Zapraszam Cię na webinar w linku poniżej. Znaczy, teraz zobaczysz, jak wygląda powtarzający się pattern. To jest to, co tutaj widać na wykresie. Natomiast kwestią webinaru na dziś będą te kwestie, które znane są. Sorry, tu wyskoczyło. Które znane są jako powtarzające się patterny podręcznikowe. Czyli czym się różnią te układy podręcznikowe od tych, które pokazujemy faktycznie, które działają w praktyce i jak one działają, tak? Także jak wyglądają przykładowo objęcia, besy czy hossy, czy to rzeczywiście funkcjonuje podręcznikowo, bo tego możesz nauczyć się, prześledzić w podręcznikach. Także to są takie kwestie, które pokazuję teraz na ekranie. To są klasyczne kwestie, które od lat być może śledzisz, czy widziałeś już właśnie na stronach internetowych, podręcznikach i tak dalej. Także dołącz do webinaru, zobaczysz również, w jaki sposób możesz nauczyć się tego szybko w praktyce na nagraniach wideo z pełnego kursu na żywo, czyli z całej rocznej edycji mamy nagrania kursu na wideo. Zobaczysz też powtarzające się układy, tak jak tutaj mamy pattern, który wybija się. Tu jest otwarta transakcja na tym instrumencie, wcześniej odpowiednio, ale jest druga sytuacja, gdzie właśnie wybija się pattern tutaj dołem i może powodować pewne ruchy, tak jak tutaj mieliśmy przykładowo ruch, gdzie pattern wybił się dołem, identyczny pattern, tak? Można go zaznaczyć na spokojnie. Także to są proste rzeczy, które omawiamy podczas webinaru otwartego. Później przechodzimy webinar zamknięty i omawiamy więcej tych rzeczy, tak? Jak wyglądają trzy czynniki najważniejsze, czy jak wyglądają testy, które gdzieś przeskoczyły chwilę. Także skaczemy po monitorach, czy pokazuję, co będziemy robili dzisiaj. Jak wyglądają młotki, testy, zwycięskie układy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się, widzimy się na webinarze. Hej!